Serdecznie witam w kwadrancie z edukacją. Dzisiaj przypomnę znaną na pewno wielu osobom aplikację Learning Apps. Jest ona już u nas na rynku edukacyjnym od dawna i wielu nauczycieli tworzy aplikacje w tym programie, ale warto ją przypomnieć dla tych, którzy może jeszcze mniej znają lub nie znają jej nowych funkcji. Dzisiaj pokażę Learning Apps w wydaniu matematycznym, czyli jakie zadania matematyczne można tworzyć, bo nie wiem, czy wiecie, ale właśnie w Learning Apps możemy tworzyć ćwiczenia na wszystkie przedmioty, czyli i na geografię, i na historię, i na matematykę, na język polski, na wszystkie przedmioty. A ja dzisiaj pokażę odsłonę mnożenia i dzielenia. Dlaczego mnożenia i dzielenia? Bo właśnie w lutym ukończyłam pracę nad takim kursem online dotyczącym mnożenia i dzielenia. Wielu z Was też skorzystało z tego kursu i dzisiaj na koniec przedstawię Wam też promocję. A promocja jest z tej okazji, ponieważ w lutym Szkolne Inspiracje skończyły 6 lat. I z tej okazji zawsze jest jakaś promocja i dzisiaj też można będzie z tej promocji skorzystać. Napiszcie w komentarzach, czy tworzycie właśnie ćwiczenia w Learning Apps, czy znana jest Wam ta aplikacja, czy też ostatnio już z niej nie korzystacie. Dobry wieczór, widzę, że już tutaj się zbieramy. Dobry wieczór. Napiszcie teraz właśnie w komentarzu, czy korzystacie z Learning Apps. Ja tutaj wkleję Wam też link do tej aplikacji i za chwileczkę do niej sobie przejdziemy. I cóż mogę też powiedzieć o Learning Apps, to na pewno, że ćwiczenia nie są tutaj bardzo atrakcyjne wizualnie. Dlatego też wielu nauczycieli zaczęło tworzyć na przykład w Geniali, czy nie wiem, w WordWall i w innych programach, ale trzeba pamiętać, że właśnie w Learning Apps, ćwiczenia z Learning Apps możemy osadzać na stronach internetowych, możemy osadzać właśnie w Geniali i w innych programach. Z łatwością można dodawać też gdzieś tam na Padlet czy na Wakelet, więc jest to naprawdę fajny program. Na razie tutaj piszecie, że tworzycie, ale są, widzę, też osoby, które jeszcze nie tworzą, więc myślę, że warto też sobie tutaj parę rzeczy przypomnieć. Troszeczkę się ten program zmienił. Jeszcze niedawno był taki podział na klasy. Ja miałam taką utworzoną klasę i razem z uczniami można było wysyłać wiadomości. Był taki fajny sposób na przesyłanie też wiadomości i też mogli uczniowie sobie otwierać. A teraz tworzymy kolekcje i też można w ten sam sposób działać, ale dzisiaj o tych kolekcjach nie będę mówić. Dzisiaj bardziej o aplikacji i o mnożeniu i dzieleniu. No i teraz jesteśmy tutaj na tej głównej stronie Learning Apps i mamy takie trzy zakładki. To znaczy tak, ja już jestem zalogowana. Oczywiście musimy sobie założyć konto, ale to zakładanie konta jest standardowe i się zalogować. I teraz możemy aplikację tutaj przeglądać, możemy stworzyć lub możemy właśnie utworzyć nową kolekcję i mamy też dostęp do moich aplikacji, czyli do tych, które sami utworzyliśmy. I teraz może zanim przejrzymy aplikację, to pokażę, wejdę w zakładkę Stwórz aplikację i tutaj zobaczcie, mamy takie kategorie, w jakie można stworzyć w Learning Apps, czyli pasujące pary, grupowanie, oś liczbowa, kolejność, pasujące pary na obrazie i tak dalej. Są też gry, tutaj oddzielone kreską, na przykład milioner, albo odsłoń obrazek, albo wyścigi konne, wisielec. Są też takie uzupełnienia w tabelach, więc troszeczkę tego tutaj jest. Są nawet wykreślanki i bardzo prosty sposób można to tutaj stworzyć. Jak będziecie zainteresowani, to więcej takich ćwiczeń pokażę. Dzisiaj natomiast skupimy się, tak jak mówiłam, na mnożeniu i na dzieleniu. I teraz tutaj, tak jak mówiłam, kolekcji nie będziemy tworzyć, to jakby osobna rzecz już, bo to jest dotycząca już takiego bardziej przesyłania naszym uczniom. No i tutaj mamy przeglądanie aplikacji. Pamiętajmy, że tutaj mamy taki podział edukacja wczesnoszkolna aż do kształcenia zawodowego.
Jeżeli jesteście nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej, więc od razu warto sobie tym suwaczkiem. Tutaj mamy na przykład kształcenie jeszcze zostało ze starych czasów gimnazjalne. Warto sobie tym suwaczkiem zjechać tak, na taki poziom, jaki nam odpowiada. Więc tutaj mamy kształcenie podstawowe, a jak zjedziemy do końca, to zostanie nam edukacja wczesnoszkolna i wówczas tutaj program nam podpowiada gotowe ćwiczenia stworzone przez nauczycieli właśnie z edukacji wczesnoszkolnej. Trzeba być też ostrożnym, ponieważ teoretycznie one są tam w jakiś sposób zatwierdzane, ale nikt tego tak dokładnie nie sprawdza, więc tutaj w tych aplikacjach gotowych mogą być błędy, więc musimy sobie to oczywiście przejrzeć, zanim wykorzystamy. Dodatkowo dla ułatwienia mamy tutaj kategorie i możemy sobie wybrać. Te kategorie też są dodawane przez użytkowników, więc, ale tutaj takie główne mamy, więc dzisiaj ja sobie wybiorę matematykę. Jak kliknę na matematykę, to tutaj właśnie dodatkowo jeszcze są dodawane takie podkategorie. I jeżeli chcę wybrać mnożenie, to na przykład tu mam mnożenie. Jeżeli chcę wybrać dzielenie, no to mam dzielenie. I tak jak widzicie, mamy tutaj cały duży zakres podkategorii od młodszych do wykorzystania w klasach młodszych i do wykorzystania w klasach starszych. Teraz powiedzmy, że kliknę sobie mnożenie i tutaj wyskakują mi gotowe zadania, które mogę sobie przejrzeć. Tutaj tych stron mam więcej, czyli tutaj jak sobie kliknę, to oczywiście tych stron mam tutaj więcej i tak naprawdę, jeżeli mnie coś interesuje, na przykład chciałabym, były święta Bożego Narodzenia, to z Bożym Narodzeniem związane, jak będzie z Wielkanocą, to z Wielkanocą, lub właśnie mogę sobie podejrzeć, jak takie ćwiczenie tutaj wygląda. Ja bym nie chciała tutaj cudzych ćwiczeń pokazywać, więc sobie poklikajcie i popatrzcie. Podobnie też jak klikniemy stwórz aplikację i wybierzemy jakąś kategorię, powiedzmy pasujące pary, to tutaj też nam się pokazują przykłady, więc od razu możemy sobie obejrzeć, na czym polegają te pasujące pary, tak? Czyli tutaj na przykład mamy obrazek i jest jakaś tam instrukcja i pewnie trzeba jakoś je ze sobą pogrupować. Jeżeli jest czerwony kolor, to znaczy, że źle pogrupowaliśmy. Tutaj inny przykład, tutaj mamy jakieś na przykład przysłowia z wyjaśnieniem i też możemy sobie je ze sobą łączyć. Czasami one się tak sklejają, a czasami też mogą znikać, więc to jest zależy od tego, jak przygotujemy zadanie. Natomiast jeżeli chcemy stworzyć nową aplikację, no to klikamy nową aplikację. Nie chciałam, tak jak mówiłam, pokazywać cudzych aplikacji, więc przejdę też do moich aplikacji. I dzisiaj przejdę do takich matematycznych. Można tutaj tworzyć też w swoich aplikacjach foldery. I tutaj mam taki folder, gdzie właśnie przygotowałam trochę tych ćwiczeń takich matematycznych, ale dotyczących m.in. mnożenia i dzielenia z różnych kategorii. Ja tutaj mam obrazki, które pokażę to później i już mam sobie napisane, co to jest. Ale nie trzeba koniecznie takich obrazków mieć, za chwileczkę też to pokażę. Tu jak podświetlimy, to wyświetla mi się kategoria. Na przykład tu jest dzielenie wyścigi konne. Tutaj mamy liczby podzielne przez 8 i 9, to jest z kategorii grupowanie. Tutaj mamy kategoryzacja, tutaj mamy kolejność, tutaj też kolejność, tu na przykład dopasowywanie pól tabelki, tu są pasujące pary, a tutaj na przykład odsłoń obrazek. No i powiedzmy, tutaj akurat specjalnie nie dodałam obrazka, więc może też pokażę na przykład takie pasujące pary. Jak klikniemy, to możemy taki tutaj na dole, zobaczcie, jest link. Wystarczy, że tutaj kliknę w te karteczki. No i teraz mogę ten link na przykład Wam wysłać. I Wy jak wejdziecie w ten link, możecie sobie takie ćwiczenie zrobić. Tak? No i teraz klikam OK. I tutaj nie znikają pary, wybieram działanie, na przykład 4 razy 7 łączę i mogę sobie tutaj to przesuwać, tak? Nie może być też za dużo tych ćwiczeń, jeżeli pary nie znikają. I tutaj uczniowie sobie mogą działać samodzielnie. Tutaj
zrobiłam błędnie, ale może specjalnie niech zostanie, żebyśmy widzieli, że jak to wygląda, jeżeli popełnimy błąd, bo tak jak tu pisaliście, nie wszyscy jeszcze zdają, więc chcę, żeby też dokładnie poznać. Czyli w tym momencie, jak tutaj przyklejają się te działania, to nie znaczy, że to jest dobrze, tak? To jest, no to się dopiero okaże. Tutaj już nic zostało, no to powiedzmy tak zrobię. Nie wiem, czy tu jeszcze coś mi się gdzieś nie skryło. I na koniec potwierdzam tym niebieskim znaczkiem. I teraz widzę, gdzie jest błędnie, gdzie nie. Tu jest w ogóle nie zrobione, tak? Więc widać, gdzie są błędy, a gdzie jest dobrze zrobione. No i mogę sobie ewentualnie jeszcze raz takie ćwiczenie wykonać. Teraz, jeżeli ja na przykład takie ćwiczenie zobaczę u kogoś, to mogę to ćwiczenie zrobić sobie na bazie tego szablonu. Tutaj zobaczcie, jak kliknę, to mam tak, utwórz podobną aplikację, czyli wyświetlą mi się podpowiedzi tego, co ja tutaj mam. Utwórz kopię tej aplikacji, czyli całkowicie to samo, co będę miała, to co będę miała, tylko mogę sobie zapisać, troszkę coś tam zmienić. Albo mogę nową, pustą aplikację na podstawie tego szablonu. Mogę też zobaczyć więcej aplikacji z tym szablonem. Czyli powiedzmy, że ja chcę stworzyć takie zadanie, tak, ale chciałabym, żeby powiedzmy to zadanie było nie na mnożenie, tylko na dzielenie. No to jak to wykonuję? Biorę sobie na przykład pustą aplikację na podstawie tego szablonu, czyli na to dopasowywanie par i mam zupełnie tutaj edytor puściutki, czyli muszę go zrobić od początku. No i podaję przede wszystkim tytuł. Czyli na przykład dzielenie, powiedzmy dzielenie w zakresie 30. Tutaj polecenie, połącz działania z wynikiem. I tutaj mam takie pary. I w tych parach może być, zobaczcie, wcale ja miałam połączenie tekstu z obrazkiem, ale może być też połączenie, na przykład tekst do odczytania, albo film można połączyć, można audio połączyć, więc tu jest naprawdę dużo fajnych możliwości. Ja tutaj miałam łączony tekst, ale powiedzmy, że tym razem, obrazek z tekstem, tym razem połączę sam tekst, żebyście zobaczyli też inną możliwość. I powiedzmy, że to ma być dzielenie, no to wymyślam tam sobie jakieś dzielenie. Tutaj kolejność potem się i tak zmienia, więc to nie ma znaczenia. I w drugiej parze daję odpowiedź, tak? I znowu dodaję kolejną parę i znowu klikam tekst i powiedzmy tutaj sobie dzielę w ten sposób, dodaję w drugiej parze, daję odpowiedź. I tak sobie robię, zobaczcie, jak to mało czasu zajmuje, więc mogę tutaj sobie tych ćwiczeń, tych działań zrobić, naprawdę mogę sobie bardzo szybko to przygotować. I tak dodaję ileś tamtych par. Ja może już tutaj nie będę ich bardzo dużo dodawać, ale kilka, żeby to chociaż fajnie wyglądało. No i może ostatnią jeszcze parę. Może jeszcze taką. I teraz po dodaniu tych par, mogę ich dodawać tutaj dużo, można jeszcze dodać elementy, które będą zmyłką. Czyli które nie należą. Nie muszę tego zrobić, ale mogę. Czyli powiedzmy, że dodam działanie, które tutaj w ogóle nie pasuje, jakiej tutaj odpowiedzi nie mam. Nie mam na przykład odpowiedzi 7, więc mogę na przykład 14 podzielić na 2 i ta odpowiedź jest błędna. Ona jest taką tylko zmyłką. Teraz tutaj jeszcze możemy zrobić. Ja miałam tam, że pary nie znikają. Możemy zrobić, że pary znikają. Teraz to kliknę, żebyście zobaczyli, na czym to polega. Tu jest informacja zwrotna, która się pojawia. Można to zmienić. Świetnie, na przykład jesteś mistrzem dzielenia. Albo zostawiamy to, co jest. Ale można tutaj też to zmienić. Można też tutaj, niektórzy tak robią, zauważyłam, że tutaj też podają na koniec na przykład jakąś nagrodę, na przykład link do jakiejś strony, na przykład do puzli. Można tutaj wkleić na przykład link do puzli i uczniowie klikają sobie
i mogą przejść potem do puzli. Teraz na koniec, tutaj wskazówek żadnych nie robię, bo to jest za łatwe. Zobacz podgląd i zakończ. I teraz sprawdzam, czy mam wszystko dobrze. Mam to polecenie i teraz zobaczcie, jak to wygląda, czyli teraz jak połączę, to para znika, więc to jest inna opcja troszeczkę. Nie mam obrazków tutaj, ale też bardzo łatwo to jest zrobić. Dzieciom się to podoba. Para znika, jeżeli jest poprawna. Powiedzmy, że tutaj się pomylę i zobaczcie, od razu się wyświetla, że nie. Trzeba kliknąć na środek i ją rozłożyć i wtedy pojawia się ta informacja zwrotna. I tutaj jakby był link, można by było na koniec w ten link kliknąć i przeniósłby nas gdzieś dalej. Jeżeli jest źle, to klikam ponownie dopasuj, albo chcę na przykład jeszcze jedną parę dopasować, tak? Mogę sobie jeszcze jedną parę jakąś tam dopasować i powiedzmy, że tutaj jeszcze sobie zrobię, no nie wiem, 8 podzielić na 2. Tu chyba jeszcze 4 nie miałam wyniku. I teraz jeszcze raz zatwierdzam, zobacz podgląd i zakończ. I jak już widzę, że jest wszystko w porządku, zapisuję aplikację. Ona już jest teraz zapisana i teraz mogę jeszcze tę aplikację, na razie jest prywatna, mogę ją też zapisać jako publiczna i wtedy będzie w tych wszystkich kategoriach. No i teraz mam ten link do osadzenia, mam link udostępnienia. Także jest to bardzo proste. I teraz gdzie to jest? Klikam w moje aplikacje i ona się tutaj na dole pojawiła. I teraz spójrzcie, standardowo ten obrazek, to są takie dopasowania par i wszyscy takie mają. Jeżeli chcemy zmienić ten obrazek, to powiedzmy, że ja sobie przejdę do Canvy i możemy wybrać sobie, ja to zazwyczaj wybieram, taki z mediów Instagram i wtedy nie relacje, tylko taki wpis na Instagram, on jest taki kwadratowy. I teraz mogę sobie tutaj stworzyć jakiś obrazek, który będzie mi tutaj pasował. Ja tutaj miałam taki, ostatnio używałam, chciałam wybrać taką tablicę, którą ostatnio używałam, więc jeszcze raz może tutaj wejdę, żeby Wam pokazać, sobie robiłam na takiej tablicy, o właśnie na takiej, więc to nie musi być koniecznie kwadrat, tutaj zmyślam, nie robiłam na kwadracie, tylko robiłam na prezentacji, tak? No i teraz ja tu mam już takie gotowe tło, które sobie przygotowałam i teraz sobie tylko tutaj zmieniam, na przykład mnożenie w zakresie 30 i na przykład myślnik połącz pary. I już mam gotową taką miniaturkę, stworzoną właśnie w Canwie. Pobieram sobie taką miniaturkę jako obrazek. I teraz w Learning Apps wchodzę, jak tu się podświetli, jest narysowana taka zmień miniaturę. Klikam na zmień miniaturę. Mogę tutaj wybrać też jakikolwiek obrazek taki z internetu. Ale ja mam swój gotowy i tutaj mogę sobie go wkleić. O, i zobaczcie, mam już tutaj, będę wiedziała, że to jest moje, a nie cudza jakaś praca. I teraz jeszcze mogę tutaj kliknąć, przenieść aplikację do folderu i klikam, ja tutaj mam matematykę, przenoszę sobie do matematyki i już teraz będę miała to ćwiczenie tutaj właśnie w matematyce. Czyli to jest takie proste ćwiczenie, które można wykonać. To, które ja Wam pokazywałam, to wcześniejsze, właśnie to. To też w Canwie wykonałam sobie, jak wejdziemy w zmodyfikuj aplikację, to zobaczcie, tutaj po prostu pododawałam zamiast pary, dodałam obraz. Te obrazy również przygotowałam sobie w Canwie, czyli weszłam sobie w Canwę i tutaj wkleiłam jakiegoś tam kotka, długo mi się tutaj ładuje, nie widać kotków, nie wiem czemu, zaraz się załadują, wkleiłam sobie kotka, na wierzchu tutaj mamy taką też obrazek i liczby powklejałam, zmieniłam im tylko kolory,
I potem zastosowałam je właśnie tutaj jako taki obrazek, ale oczywiście chciałam, żeby to było ładniejsze wizualnie. Jeżeli nie chcemy, to wystarczy, że zrobimy tekst. Teraz jakie, co tutaj jeszcze jest fajnego takiego do matematyki, do wykorzystania? Wejdę jeszcze raz te swoje aplikacje. No powiedzmy, to były pasujące pary, ale no możemy też, tu jest fajne też to w tabelkach, ale chciałam Wam pokazać też wyścigi konne. Tak wyglądają wyścigi konne. One nie są może jakoś super, super atrakcyjne, ale dzieciom się podoba, bo tutaj można grać ze sobą lub z komputerem. Polega to na tym, że teraz wybieramy właściwe rozwiązanie i jak wybierzemy właściwe rozwiązanie, to porusza się koń. I raz gra gracz, raz komputer, ja teraz tutaj gram, ale można grać też we dwójkę, na przykład dwóch uczniów może grać. No i teraz jak ja tutaj sobie kliknę, to na razie idą łeb w łeb, tak, ale czasami powiedzmy, że ja się teraz pomylę i zobaczcie, jest źle. Gra komputer, ale widzę, że komputer też się pomylił, więc akurat dalej łeb w łeb idą, więc ja jeszcze raz się spróbuję pomylić i coś mi tu nie wychodzi. Chciałam Wam pokazać, jak to jest, że raz dalej się wysuwają tak samo. No to w takim razie teraz dobrze zrobię, może komputer się pomyli. Na razie idą łeb w łeb, ale jest tak, że czasami raz idzie jeden, raz idzie drugi, tak? Więc no nie wiem, dlaczego akurat teraz uparł się komputer, żeby iść równo ze mną. No w każdym razie dochodzą do mety i wtedy widać, kto zwyciężył, tak? Akurat tutaj dziwnym trafem komputer idzie równo ze mną, ale zazwyczaj właśnie raz idzie jeden, raz idzie drugi. Więc jeżeli się pomyli, tutaj akurat tych zadań jest dosyć dużo, więc tak jak widzicie tutaj można sobie to modyfikować. Już nie będę dochodzić do końca, tylko pokażę Wam jak to wygląda od środka. Cały czas powiedzmy, że ja to spróbuję kliknąć zmodyfikuj. Cały czas to wygląda tutaj tak samo, czyli najpierw trzeba nazwać, potem trzeba wpisać polecenie i tutaj akurat jest, nie są pary, tak, tylko jest pytanie i odpowiedź, czyli w pytanie wpisuję działanie, w odpowiedź wpisuję wynik. I mogę jeszcze, muszę jeszcze dodać, znaczy muszę, chcę na przykład dodać jeszcze błędne odpowiedzi, te, które były obok. I potem mam kolejne pytanie i znowu prawidłowa odpowiedź i dwie błędne. Pytanie prawidłowa i dwie błędne. I na koniec tutaj mam tego dosyć dużo, akurat to jest dosyć długi wyścig. Możemy wybrać przypadkową kolejność albo możemy uporządkować tak, jak jest po kolei. No i tutaj jest szybkość, nie ma znaczenia, albo pełny punkt tylko za najszybszą odpowiedź. Więc takie jeszcze są opcje. Ja tutaj wrócę teraz, żeby Wam pokazać, o co tutaj chodziło z tymi błędnymi. Mogłam wybrać z przyjaciółmi, czyli tutaj właśnie jest ta jedna, jest poprawna odpowiedź i te trzy błędne. Wtedy się tutaj nam pojawiają. Więc to jest taki drugi przykład fajnego właśnie przykładu tutaj z Learning Apps. Kolejny fajny taki matematyczny, to co możemy wybrać matematycznego, to jest na przykład dopasowywanie pól tabelki. Tutaj też, nie tylko w mnożeniu, tutaj też wprowadziłam takie obrazki, ale tutaj mamy działania u góry pojawiające się, które musimy dopasować na dole pod wynikiem. Czyli tu jest 10, więc tutaj dopasowuję do 10. Tutaj jest 12, no to tutaj dopasowuję do 12. I tak ich jest tyle, ile tych działań jest tyle, ile tutaj przygotowanych pól, tak, i sobie tutaj dopasowuję, więc to też jest dosyć fajne. O właśnie, w ten sposób sobie tutaj to robię. No, muszę trochę przesunąć, żeby tutaj mi się udało to dopasować.
Może najpierw tutaj zrobię te. O, teraz już się uda. No i widzicie, to w ten sposób mniej więcej wygląda. Tutaj się widzę, pomyliłam, więc wrócę. Jeszcze raz. Ale właściwie ta pomyłka byłaby wskazana, bo wtedy byście zobaczyli, jak to wygląda. No i na koniec sobie sprawdzam i jest dobrze. I teraz jak to tutaj, może ja tutaj teraz kliknę. Chcemy na przykład kopię utworzyć, żebyście widzieli różne warianty. Tworzę sobie kopię. Nie, to kopię nie, bo kopia to jak stworzymy kopię, no to będzie to samo. To przepraszam, to nie. Nie chodzi mi o kopię, tylko chodzi mi o podobną aplikację. Klikam podobną aplikację i wtedy widzę, co ktoś zrobił, jak to przygotował. Więc kto ma mało obeznania, no to warto sobie tak wybrać. Tutaj znowu może sobie zmienić tytuł, zmienić polecenie i ja tutaj dodałam dodatkowo w kolumnie, dodałam obrazek. Ale oczywiście taki obrazek, w ten sposób on tutaj wygląda, przygotowałam sobie w Canwie. Czyli gdybyście chcieli tutaj przygotować właśnie kolumny, to można napisać, tak? Czyli niekoniecznie to musi być obrazek, ale tutaj ja również w Canwie takie miniaturki sobie przygotowałam. Teraz na podstawie tego każdy może tutaj sobie przygotować. Tutaj jeszcze można kliknąć właśnie, że pierwszy jest zdefiniowany, czy to jest nagłówek tabeli, ten pierwszy wiersz, czyli będą te obrazki tutaj z tej pierwszej kolumny będą zdefiniowane. Także na przykładzie takiego możemy też sobie taką aplikację przygotować, wymienić tylko obrazki lub właśnie zrobić taką, no całkiem inną, czyli bez obrazków i tutaj zamiast tych obrazków może być też tekst. Czyli taka kolejna fajna aplikacja. I jaki jeszcze? Oczywiście są tutaj też milionerzy, ale to już dzisiaj teleturniejów nie będę pokazywać. Tutaj na przykład w liczeniu, w mnożeniu i dzieleniu chcemy na przykład ćwiczyć wielokrotności, bo to się fajnie przydaje do mnożenia i do dzielenia. Tutaj na przykład mamy takie kolejne układanie. Tu są niby numerki, ale jeżeli ja wybiorę liczbę 4, to ten numerek się zmienia, widzicie? I teraz jak wezmę drugą, to tutaj się zmieni na dwójkę. I to dosyć szybko się zmienia, to bardzo fajnie, sprawnie działa. Czyli teraz to są wielokrotności 4, dodaję sobie 4 i od razu mi się ten numerek zmienia. Ja też mogę sobie tutaj pod spodem to układać, nie muszę po kolei, ale jak zmienię kolejność, to tutaj się fajnie to zmienia. I teraz możemy fajnie z uczniami właśnie te wielokrotności ćwiczyć 4, 8, 12, 16 przy okazji układania takie działania. Tutaj sprawdzamy i też to jest bardzo fajne. Jeszcze też tutaj przy mnożeniu i dzieleniu świetnie się sprawdza na przykład kategoryzacja. Tu mamy dzielenie. I ta kategoryzacja polega na tym, to jest zawsze stały obrazek, czyli to nie jest mój obrazek, tu się zawsze te same obrazki pokazują i tutaj dopasowujemy, mamy takie pudełeczka, tutaj ja mam akurat wyniki, ale na przykład z języka polskiego to może być rzeczownik, czasownik, przymiotnik czy przysłówek, ale ja tutaj mam teraz dzielenie. I teraz klikam, mam tutaj działanie i klikam na odpowiednie pudełko, czyli jeżeli to jest 2, i pokazuje mi się, że jest dobrze. Pojawia się nowe i klikam na pudełko i teraz jeżeli kliknę źle, to zobaczcie, jest taka strzałeczka, że jednak muszę pomyśleć, że to jest nie to. No i tak sobie tutaj dopasowuję. To też bardzo się dzieciom takie ćwiczenie podoba i tak jak mówię, jeżeli znajdziecie takie ćwiczenie, które ktoś wykonał, to zawsze sobie można taką podobną aplikację utworzyć i zobaczyć, jak to wyglądało. Zobaczcie, tutaj są grupy i są elementy. I tutaj można dodawać kolejne elementy i wpisać kolejne działanie. Także tutaj tu była kategoria pudełko na 2,
Tutaj było pudełko, kategoria pudełko na 3, tutaj była kategoria pudełko na 4 i tutaj kategoria pudełko na 5. Tutaj wpisuję kolejne działania, które pasują do wynik jest 5, tak? Tutaj wpisałam wyniki i tutaj się klika, po prostu dodaje się elementy, klika się na tekst i się dodaje kolejne działania pasujące do wyniku 4, tutaj pasujące do wyniku 2. I na koniec oczywiście zawsze zobacz podgląd i zakończ i działanie mam gotowe. Czyli no to ja tutaj zakończę, tylko będę miała dosyć dużo tych aplikacji. No i tutaj sobie mogę potem sprawdzać, czy dobrze zrobiłam. Jak mam dobrze, to zapisuję. Jeśli nie chcę zapisywać, to wówczas nie zapisuję. No i teraz co jeszcze fajnego do matematyki, do właśnie do mnożenia i dzielenia? Kolejność już była, grupowanie, nie pamiętam, czy grupowanie już pokazywałam, nie, nie było. Jeszcze jest taka tutaj opcja właśnie w Learning Apps, że można na prawo i na lewo, czyli teraz mam liczby podzielne przez 8 przez 9, na środku pokazuje się nam jakaś liczba i teraz jeżeli jest podzielna przez 9, przesuwam na prawo, jeżeli podzielna przez 8, to na lewo, tak? I tu sobie przesuwam na boki. No dobrze, niech się pomylę, bo tutaj specjalnie, żebyście to zobaczyli, część zrobię dobrze, część zrobię źle. Specjalnie. I zobaczymy. Na koniec sprawdzam. I zobaczcie, pojawiają się. Tutaj akurat ułożyłam tak, że nie widać, ale mogę sobie to ładnie rozkładać, żeby to było widać. Widać, która odpowiedź jest błędna, która jest dobra. Więc też można tutaj stosować nie tylko przy mnożeniu i dzieleniu, ale naprawdę wymyślać ćwiczenia na różne sposoby. No i jeszcze nie pokazałam, oczywiście tutaj jest więcej tego, ale jeszcze z tych ćwiczeń, które tutaj mam gotowe, kolejność była, tabelka była pasująca, a jeszcze odsłoń obrazek. Odsłoń obrazek polega na tym, że po odsłonięciu tych działań pojawi się obrazek. No i tutaj zrobiłam na przykład tak z okazji Dnia Kobiet i mamy tak, jeżeli jest podświetlone 20, to musimy wybierać wyniki, których wynik ma 20. Czyli wybieram i wtedy mi się odsłoni. Jeżeli zrobię źle, no to muszę jeszcze raz. Teraz jak kliknę na 18, to muszę klikać w te działania, których wynik jest 18. Jeżeli kliknę na 24, no to tam, gdzie jest 24. Jeżeli kliknę 12, no to tylko wyniki z 12. No i teraz mi został jeden, więc wybieram i zobaczcie, mam taki obrazek gotowy. Ja tutaj zrobiłam dosyć mało działań, ale teraz mogłabym na przykład tę aplikację zmodyfikować. Bo zobaczcie, zrobiłam tych działań mało, ale teraz spróbujmy tutaj dodać kolejną grupę, tak? Czyli nie element, tylko kolejną grupę. I teraz dodaję właśnie grupę na przykład, albo mogłaby, no dobrze, niech będzie grupa, żebyście widzieli. Dodam sobie grupę na przykład, tutaj na 18 było, na 20 było, no to powiedzmy na 10. Teraz dodaję element i powiedzmy będzie 5 razy 2, a drugi element będzie 1 razy 10. I teraz zobaczmy, jak to teraz będzie wyglądało. Zapisuję aplikację i teraz zobaczcie, od razu jest większy ten obrazek i mam tutaj tę grupę, którą dopisałam, tak? I teraz już tych ćwiczeń mam tutaj więcej. Więc to naprawdę, jeżeli mówię, ktoś nie ma jeszcze takiego doświadczenia, to można korzystać z innych szablonów i zmodyfikować sobie na podstawie tego szablonu, który tutaj macie. I teraz, no mniej więcej już myślę, takie matematyczne do mnożenia i dzielenia, to większość tutaj pokazałam, bo kolejność była, pasujące pary były, więc myślę, że tutaj na razie
Oczywiście jest tego więcej, bo jeszcze można z innych korzystać. Czy są jakieś pytania? Napiszcie. A ja teraz chciałabym Wam jeszcze właśnie pokazać to, co mówiłam na początku, że już jest gotowy taki cały pakiet dwóch szkoleń. Jak oswoić tabliczkę mnożenie, nauczyć się dzielenia. I z okazji urodzin nadal jest promocja taka, że dwa kursy są w cenie 97 zł, czyli to nie jest jeden kurs, tylko to są dwa. I jeden to jest kurs dotyczący mnożenia, i tam jest kilkadziesiąt kart pracy do druku, oraz kurs dzielenia też z filmikami i z kartami pracy do druku, oraz gotowymi ćwiczeniami multimedialnymi. Tutaj możecie sobie też to obejrzeć. Co w tych modułach tutaj jest dotyczących mnożenia? I tak jak mówiłam, jest to taki promocyjny pakiet. Pokażę Wam, jak to wygląda. To jest osadzone na takiej platformie. Dostajecie link później po zakupie i na przykład jak wejdziemy w mnożenie, mamy tutaj kolejne lekcje i do tej każdej lekcji są tutaj różne, są można pobrać sobie w plikach do pobrania dodatkowe materiały, ale też wszystko jest zebrane na takim Wakelecie, i gdzie można sobie te materiały, mnóstwo tych kart do druku i rymowane wierszyki i takie pudełko pamięci, i dodatkowy jest też link do platformy, gdzie są właśnie gry i ćwiczenia multimedialne. Tutaj pokazuję tylko mnożenie. To jest zabezpieczone hasłem, ale oczywiście hasło macie. I tutaj macie całą stronę z różnymi. Tutaj się teraz to długo będzie ładowało, bo tu jest mnóstwo ćwiczeń takich właśnie do mnożenia. Dzielenia też. Dzielenia jest troszeczkę mniej niż mnożenia, ale tych ćwiczeń rzeczywiście tutaj jest bardzo dużo różnych. Można sobie z nich będzie korzystać. Oczywiście ten drugi kurs również, jak wejdziemy sobie, wygląda podobnie, czyli mamy dzielenie i też dzielenie właśnie tutaj przypominam, jak to się liczy po ileś, jak to jest przez podział, przez mieszczenie, jak utrwalać to dzielenie i też tutaj mamy właśnie materiały dla Wakelecie, gdzie jak klikniemy sobie, to przenosi nas do Wakeletu i tutaj też te materiały też jeszcze będę sukcesywnie dodawać, bo na początku miałam inne założenia, a teraz mam coraz tutaj więcej pomysłów i jeszcze pewne rzeczy tutaj dokładam. Teraz jak tutaj do tego kursu przejść? Nie boimy się, jak klikniecie sobie, to tutaj wpisujemy imię, nazwisko, tak? Wybieramy sobie płatność PayNow albo przelewy 24, ale tutaj nie ma to znaczenia. Klikamy, zapoznałem się z regulaminem i jak przejdziecie do płatności, to wybieramy po prostu tutaj, a ja mam akurat blik wybrany, ale nie musicie blikiem. Bo można tutaj oczywiście wybrać sobie przelewy online i wybrać swój bank. Także to jest wszystko przelewy internetowe. Wracam już do Learning Apps. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to Was serdecznie tutaj zapraszam. Patrzę, czy są jakieś pytania. W takim razie ja mam pytanie, czy chcielibyście może takie właśnie, żeby kolejno, tak jak są te aplikacje, czy chcielibyście jeszcze, żeby którąś taką dokładnie też, którąś z tych kategorii omówić. Jeżeli chcecie, żeby jeszcze z Learning Apps jakieś spotkanie było takie dokładne, że właśnie kolejno te wszystkie, któryś z tych aplikacji omówione, to napiszcie, czy jeszcze z Learning Apps spotkanie zrobić. Nie wiem, czy ja nie widzę, ale widzę, że żadnych pytań nie ma. Przynajmniej ja na podglądzie nie widzę.
Rozumiem, że wszystko jest jasne. Zapraszam Was też do Klubu Szkolnych Inspiracji. Wtedy wysyłam wszystko na bieżąco, wszelkie informacje. Jeszcze chwilkę czekam, patrzę, czy są jakieś pytania, ale widzę, że wszystko jest. Widzę, że wszystko jest jasne. Także serdecznie Wam dziękuję. No i do zobaczenia w kolejnym kwadransie z edukacją. I zapraszam jeszcze raz do kursu online, jak oswoić tabliczkę mnożenia i nauczyć się dzielenia. Serdecznie Wam dziękuję.